poprzednim odcinku bohaterów pierścienia. Amulet Akata Kloiza jest przydatny, ale próbuje przejąć nade mną kontrolę. Nie dam się. Jacku Krosto, jesteś moim największym wrogiem i zaciekle mnie ścigasz. Czas stoczyć honorową walkę. Przeżyje tylko jeden z nas. Nie pozwolę na zakłócenie neutralności wiecznych wojowników. Woda, potęga tych ilów. Wiatr, potęga, Krosty, nie. Mówiłem kurwa, żeby pokazał ten znak. Ando, ludzie górą. Opolus, o kurwa. Co się stało, mistrzu? To ten amulet. Amulet Akata Kloiza. Wszedł we mnie. Nie mogłem go zdjąć. On mnie udoskonala według własnych oczekiwań. To bomba w moim ciele, kurwa. Cholera, mistrzu. Milicja w Korinie zsieka naszych ludzi. Ich jest garstka, ale mimo to pokonali już kawał androludzi. Wyślij tam mackożercę, nie będę się pierdolił z tępymi milicjantami. Ser, jeszcze jedno. Słucham. Bohaterzy pierścienia cię szukają. Widziałem, jak skurwiele kręcili się w okolicy. Ja pierdolę. Zabezpiecz kurwa teren, oni nie mogą mnie kurwa znaleźć. Zrozumiałeś kurwa? Zadbam o to. Darth DJ Wielkie Zło. Najpierw z Ramiro, teraz znowu z White Leopardem? Z kim potem? Z zębową wróżką? Ha, ha. Koń by się uśmiał. Jastrząb, teraz to już wydziwiasz. Vampiro został wróg Korinisa, ty właśnie uratowałeś mu życie. Nad ich jest mój i chuj. Nie masz szans pod Rubo Bagmana. Zaraz będzie jednego Dartha mniej. Głupi jastrząb. Miałem już ciekawy sposób na DJ-a, ale zabiłeś go za mnie. Ha ha ha, teraz karty się odwróciły. Ty, śmieciu. Morda. Wielki Nadich bez głowy, ha ha. Co jest kurwa? Thank you.
Teraz czas, żeby zakończyć życie tego gnoja. Słyszysz, bracie zemsty? Masz pierdol. No co ty nie powiesz? Śmiało, spróbuj. Ha ha ha. Celność niezła. Niestety bełty chuja warte. Ha 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 ha, gornie, nie masz szans. Mistrzu, w samą porę na teatrzyk, masz bilety w pierwszym rzędzie. Kurwa, to Orfusz, że co? Znasz tego chujka? No, to on mnie teleportował do Corimbis. Cholera, mamy przejebane. Tak, macie. Wyczuwacie to? Wiem o tym. Nadchodzi jebane mega pierdolnięcie. Ech, co my mamy zrobić? Mega pierdolnięcie nie zniszczy całego świata. Jest szansa, przeteleportujmy się daleko stąd póki czas. I ty należysz do trójcy magów. Żałosny Aaron, ty chcesz spierdalać, kiedy trzeba temu zapobiec. Milcz, Swizwick, to najlepsze wyjście. Nic tu nie zdziałamy, tylko wszyscy zginiemy. Wolę zginąć niż zachować się jak tchórz. Swizwick ma rację. Trzeba temu zapobiec. Jeśli chcesz, uciekaj. Droga wolna. Niech wam już kurwa będzie. Przygotujcie rytuał. Może to ocali to miejsce. A ty? Ja muszę coś załatwić w Corimbis. Wysłannik Aragona. Jednak tępy chuju, nie przewidziałeś, że nie będę sam. No tak. Przecież ty jesteś z tą ciotą weźmi. Nie. Ze mną są wszyscy, którzy próbowali opanować Kolidenczak. Wspierają mnie. Orfeuszu. Użyj kopii bohaterów. Chuj, że to przypomina naszych przyjaciół. Pokonamy ich, jasne? To jest otoczone jakąś barierą, ale czekaj. Ona nie jest pełna. Da się ją obejść. Wrzut, za mną. Pendrakanes. Z tą wyspą wiążą się wspomnienia. Tutaj zginął Rick Brzetysławy, został przeklęty Darth White Leopard i prawie zginął mój ojciec. Ale nie ma czasu, płyńmy dalej. No i co? Tylko tyle? Myślałem, że drugiego ucznia Apollana więcej stać. Gornie, słyszałeś newsy? Bo jakbyś nie wiedział, to Kiparisos nie żyje. Kłamiesz, psie. Ja? Kłamie? Ha ha ha. Ja nigdy nie kłamię. Tak, Kiparisos nie żyje. I to ja przejąłem jego stanowisko. Gubisz się w swoich kłamstwach. Oj, biedny Gorn. Nie potrafi się pogodzić z faktem, że pozostał sam w tym gównie. Mam plan. Idę pierwszy. Dołącz do mnie za chwilę. Miecz Pantery pełna moc. Hevertin Univocado.
to tu. Może być niebezpiecznie. Najlepiej, żeby któryś z nas to sprawdził. Chodźcie tu, skurwy, o kurwa. Tam są takie małe mackożerce. Dużo ich. Ty, to co mam zrobić, jeśli chcę iść do Opolusa? Jaki z ciebie niedojeb? Ech. No niech ci będzie 60. To jest tak. Podchodzisz do tych macek i im się ukłaniasz, a potem do bariery i gadasz ando ludzie górą. A, dzięki. Myślałeś, że się będę kłaniał przed tym gównem? Ando ludzie górą. A ty, Rizard? Nie idziesz. Wybaczcie. Ruszam do Korinis wesprzeć milicję. Powodzenia. Ando ludzie górą. A więc tu się schowałeś. Koniec tego dobrego. Czas się spotkać z mieczem. Tylko trzech. Czyżby mój android skrócił życie kapitana Rizarda? Haha, ja dokończę jego dzieło. Rizard żyje, z kolei ty jesteś trupem. Nie wydaje mi się. Koszty chuju. Myślałeś, że mnie zranisz? Ha ha ha. Pierdol się. Dobra. To jak ma wyglądać ten rytuał? Kojarzysz księgi Brinlesa, tom drugi? Mamy zrobić aurę nieboskłonu, która pochłonie siłę megapierdolnięcia. Gdy woda połączy się z okniem, zniszczy mrok. To Brinles. Wierzę, że nam się uda, ale możemy oddać za to życie. HMM. Dobrze, zaczynajmy. Co Nerwatalis. Żegnaj, Swizwick. Nie. A więc to koniec. Dobry lord zabił Gentraka i uciekł z przeklętym. To nie może mu iść na sucho. A co zamierzasz u Intraku? Pójdziesz i go po prostu zabijesz. Jeśli będzie trzeba, tak. To jedyna szansa na odzyskanie wolności, bracie. Ech, czas na bij, bywaj. Ja. Ta siła. Rozsadza mnie. Kurwa, po co ja brałem ten amulet? Stałem się skupiskiem mocy, nie człowiekiem. Muszę to okiełznać, bo jeszcze wywołam mega pierdolnięcie.
Nie ma czasu. Spalę tych skurwieli, a potem pomyślę. Co do chuja? Kim jesteś, psie? Wyłaź z mojej głowy. Sam mnie zaprosiłeś, Opolusie. Nikt ci nie kazał brać amuletu. Biorąc mój amulet, nie wiedziałeś, że jest pułapką? Nie. To niemożliwe. Przecież wszyscy mu hahaha. Nie przewidziałeś, że to była jedna wielka podpucha dla rozmaitych skurwieli chcących zdobyć moc. Wykorzystałem pomysły Darthów w celu dobra. Stworzyłem amulet, który udoskonalał i niszczył jednocześnie. Dodatkowo niszczył psychikę. Richard. Richard to wróg. Wiesz, kim jest, wiesz, co zrobił. Richard był zawsze wierny, a ja go zabiłem. Ty chuju. Ha ha ha. Zgadza się. Gdy utworzyłem amulet, moi ludzie puścili plotki. Plotki jak plotki, szybko się rozniosły. A poza tym usłyszeli to też ci, którzy mieli usłyszeć. Amulet ukryłem za tarczą, każdy tępak by wiedział, że tam go ukryłem. Nie, to niemożliwe, kłamiesz. Kurwa, nie wierzę. Co jest? Kto go zabił? Nie wiem, kto zabił, ale wiem, kto dobije. Spodziewałeś się mnie w ludzkiej postaci, co, Orfeuszu? Kurwa, no nie. Nie, ty nie jesteś. Tak, jestem Apollo. Czas twoich poczynań dobiegł końca. Za Kipalisosa czeka cię szybka śmierć. Asklepios. Machaon. Zdrajcy. Panowie, zabierzcie mi to gówno z oczu. Ciekawe, kto wygra, co? Co? Co ty chcesz ze mną zrobić, Angry Monsterze? Zabijesz mnie? Nie, braciszku. Ktoś inny się tobą zajmie. To za Gentraka. Jest twój. I najważniejsze, przepis na złoty bełt.